Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Skoki Narciarskie 2006. Zapraszam do stawienia subika i łapeczki w górę. A dzisiejszy odcinek sobie zaczniemy od oczekiwanej przeze mnie sprawy i pewnie przez wielu widzów. Czyli kupimy sobie, proszę Państwa, najlepsze narty już w tej grze. Czyli takie narty dają nam tutaj prędkość najazdu jeszcze plus 2, plus 4. Dobra. Także kupujemy sobie te narty. Teraz to będziemy niezniszczalni. Jeszcze 50 tysięcy zostało, a najlepszy kombinezon ile kosztuje? No nie stać nas na pewno. Wow, 100 tysięcy musimy uzbierać na najlepszy kombinezon jeszcze. Kolor tych nart sobie może potem zmienię. Na razie może zobaczę, jak się będzie skakało na czerwonych. No i lecimy sobie, czekajcie, forma. Znakomita. Czyli na razie formę chyba sobie możemy odpuścić. 5 skoków zrobię sobie na dłużej. Prędkość najazdu trochę trzeba iść, bo mało jest. Sponsora mam. Zapisuję grę. No i lecimy sobie przetestować te narty na Hakubę K120, proszę Państwa. No teraz to już po prostu. Witamy na wszystko będę wygrywał pewnie. Właśnie oczekuję. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Dobra, nie pomijam sobie skoku, muszę sobie przypomnieć tutaj wszystko. Wystartował. Dobrze. Ale fajnie te narty wyglądają. Doskonałe wyjście z progu. Dobrze, nawet. No i już będzie piękny skok. Jeden z najdalszych skoków. 129,5 metra. Ej, fajne te narty. Bez kitu są fajne te narty, ale będę musiał chyba sobie zmienić cały kolor zawodnika pod nie. Taki czerwono-czarny będzie zawodnik może. Tego skoku. Dobra. Na belce startowej się... Które miejsce? Oczywiście pierwsze. Na rozbiegu widzimy następnego skoczka. Jest lekki wiatr pod narty. I ruszył. I będzie dobry skok. Wypadałoby dobrze się tu zaprezentować. Bardzo szybka stabilizacja. Może być świetny skok. No i tak jest. Bardzo daleki skok. 133 metry z telemarkiem. Piękny skok. Noty 5 razy 20. Aż sobie zobaczymy powtóreczkę tutaj tego skoku. No zobaczmy sobie, zobaczmy. I zobaczymy sobie, jak te narty wyglądają jeszcze w locie. Zaraz sobie chyba pójdę do sklepu, zmienię kolor tego zawodnika, żeby tutaj wszystko pasowało mi ładnie do nart. Proszę Państwa, teraz oglądają Państwo pierwsze miejsce z bardzo dużą teraz przewagą. Oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Oj, będą rekordy w tym sezonie. Dobra. Teraz perfekcyjne niemalże ułożenie na progu. Bardzo dobre wyjście z progu, jest dosyć stabilnie. I czy będzie jeszcze dłuższy skok? O, bardzo daleki skok! Taki sam skok, ale telemark gorszy. Bardzo spoko. Tak wygląda ta... I wygrywamy! Wygrywamy pierwsze zawody w odcinku z nowymi nartami. Dobrze, zapiszę sobie grę. Od razu sobie tutaj pójdę do sklepu pozmieniać kolory troszkę. Zaczniemy sobie od koloru gogli. Czerwono-czarny, tak jak mówiłem, będzie zawodnik. Przynajmniej się będę starał, żeby taki był. Czyli gogle takie czerwone. Kask. No też taki czerwony by się przydał. Może tu ciężko z tej perspektywy trafić. Czerwony kolor. W ogóle, tak wam powiem. Chyba to jest czerwony. Kolor kombinezonu. Czerwony chcę taki. No to jest różowy znowu. Ej, bez kitu, no. Będę musiał taki... taki różowawy dać. No dobra, trudno, trudno. To kolor nart zostaje. Jeszcze sobie pewnie zmienię potem tego zawodnika, znając mnie. Idziemy sobie w trening. 5 skoków na dłużej, mówicie, żebym na dłużej więcej sobie... robił treningu, no to mogę robić na dłużej. Więcej skoków nie chcę też robić, żeby się nie przetrenować i żeby uzbierać kasę, proszę Państwa, na najlepszy sprzęt. No i mamy formę niesamowitą, ależ będą rekordy padać teraz. Dobra, lecimy z zawodami. Nowy kolorek. Na treningach dobrze. I drużynówka. Na rozbiegu widzimy na...
Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. Też mam taką dużą nadzieję. Dużą szansą może być dla niego silne wybicie. O, teraz już silne wybicie mam, a wcześniej to mnie hejtował. Zobaczymy, czy pomogę naszej drużynie. Oj, gorzej niż w indywidualce, ale i tak będzie świetny skok. Idealnie wylądował. 123,5 metra, jak najbardziej myślę, że tutaj troszkę pomogłem mojej drużynie, ale stać mnie oczywiście na więcej. Proszę państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Wiatr w plecy mamy, to też robi swoje. Kolejny skok. O, no nie, no to jak to było poprawne wybicie? Chłopie. Powinieneś komentować, kurczę, siatkówkę, a nie skoki, dobra. Obejrzyjmy replay. Nie będę oglądał. Polska na drugim miejscu niestety, a to, kurczę, mogłem im pomóc bardziej, byśmy byli na pierwszym miejscu. Bierzemy sobie sponsora, już 3000 nam daje tutaj jeden. Oczywiście, idziemy sobie w trening od razu. Na skoczni dłużej, tym razem w technikę lądowania sobie pójdziemy. Też jest jej mało. Zapisuję sobie grę. No i dobra, lecimy. Troszkę mi się nie podoba ten kolor kombinezon. Miał być czerwony, a jest taki, nie wiem, jakiś. Publiczność liczy na te. Aż nie zobaczyłem, co to za skocznia. Ale dobra, weźmy sobie kwalifikację. 69 numer startowy. Znakomicie się wybił. No, dosyć ładnie. Troszkę problemów w locie, delikatne problemy w locie, ale 127,5 metra, bardzo ładnie. W kwalifikacjach wygrywam. Rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. Lekki wiatr pod narty. Są niezłe warunki. Oj, co? Nie, za wczesne wyjście z progu. Nie, no teraz to widzowie... O, teraz to zepsułem strasznie, to był wypadek przy pracy. Zakwalifikowałem się, nie zakwalifikowałem się. Dobra, no nie było tego, uznajmy, że nie było tej sytuacji. 666, 95 stan konta. Dobra, idziemy sobie trening w... Nie tu. A no może też tutaj, kurczę, zmienię sobie ten kolor jeszcze raz, przynajmniej tego kombinezonu, bo mi się... Kurczę, no nie podoba. Może zielony, ale to nic nie pasuje do tych nart. Na żółto sobie tak spróbujemy, na tak. Czy może nawet troszkę pomarańczowo. Może taki kolorek, kolor gogli. Też jakiś taki podpomarańczowy. No i kolor nart niech będzie taki czerwony, bo mi się on podoba. Dobra. Trening sobie pójdziemy tak jak ten. Na dłużej sobie pójdziemy w siłę wybicia może. No i lecimy na szybko z kolejnymi zawodami. To jest Garmisch-Partem, KS15. Drużynówka znów. Myślałem, że indywidualne. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. No, tak jakby troszkę lepiej ten kombinezon, ale też szału nie robi. Dobrze wyszedł z progu. No lepiej niż ostatnio na pewno. Jest wysoko, wow. No i świetny skok. Nowy rekord skoczny 131,5 metra. Polska oczywiście obejmuje prowadzenie. Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny. O, no i teraz to im pomogę chyba. Nie, to co? Ostatnim razem. Doskonałe wyjście. Wow, ależ problemy w locie na początku. No i pomogłem. Bardzo daleki skok. Myślę, że tutaj zwyciężymy. Tak jest, Polska zwycięża. Pieniążki się zarabiają. Tutaj sobie w technikę lotu idę. Forma bardzo dobra. Pieniążki się zbierają. Można iść trening sobie w technikę lądowania. No i dobrze, lecimy z kolejnymi zawodami. Oberstdorf K120. Proszę państwa, naprawdę zawodnika czekającego na sygnał startowy. Ten sprzęt dużo daje. Dużo lepsze skoki są. Mocno wyszedł z progu. Jeżeli ja nie popełnię żadnych błędów, te skoki są bardzo dobre. I tak jak teraz, świetny skok, ale niestety, no lądowanie było tragiczne. Ale widzicie, pomimo to pierwsze miejsce w kwalifikacjach. Następny skoczek.
Dobrze zaczął. No, powiedzmy. Mocno wyszedł z progu. Był problemów trochę po wyjściu z progu, ale już ustabilizowałem. Ledźbard, jest to telemark. Dzisiaj jeden z najdalszych. 134 metry. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Naprawdę świetna forma. Poza tym jednym wypadkiem przy pracy, gdzie się nie zakwalifikowałem. Znakomicie się wybił. Naprawdę skoki na razie są bardzo spoko. Dużo zwycięstw. I dobry skok. Z najdalszych skoków. 136 metrów. Świetnie. Pierwsze miejsce znowu. No jak tak dalej pójdzie, to już za chwilę kupimy sobie jakiś nowy kombinezon. Zobaczmy sobie kalendarz może. Turniej czterech skoczni. Dobra, no to turniej czterech skoczni już sobie chyba dokończymy w tym odcinku, co będziemy tutaj wlekać. Trening na skoczni dłużej. Prędkość najazdu może być. W sumie. Dobra, lecimy z kolejnymi zawodami w Garmisch-Partenkirchen. Widzimy zawodnika czeka. A na trening. Skok kwalifikacyjny już sobie pominąłem. Na skok czeka kolejny zawodnik. Ciekawe, jakie miejsce będzie w turnieju czterech skoczni. Doskonałe. Może być nieźle, bo jak na razie tutaj. Wow, kurczę, wow. Jak na razie dobre skoki. Proszę państwa, to jest rekord. Ale kurczę, powiedział to fajnie. 132 metry. Oto powtórka tego skoku. Same dwudziestki, aż sobie zobaczyłem powtórkę, no. No ty, same dwudziestki, proszę państwa, no to na pewno będzie pierwsze miejsce. Skupienie w locie. Bardzo dobry skok. Dobra, lecimy z drugą serią. Kolejny zawodnik. Partii gry. Jest wiatr pod narty bardzo, bardzo mocny. Także mogą być dobre, może być dobry skok finałowy. Znakomicie się wybił. No, problemy delikatne w locie. Aj. Co za skok, to jest nowy rekord skoczny. Znowu nowy rekord, ale tym razem gorsze lądowanie, o wiele gorsze. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. A pomimo tego ogromna przewaga, proszę państwa. Twój skoczek pobił rekord, widać, że świetnie opanował lądowanie, jego technika lądowania wzrasta. O to chodzi, czy już mogę sobie odpuścić technikę lądowania na chwilę i sobie pójdę by... No teraz sobie, czekajcie, ile formę sobie pójdziemy teraz, żeby była lepsza. 5 skoków na ten turniej czterech skoczni. Formę. Fantastyczna forma. No i o to chodzi. Zapisz grę. No i lecimy z Innsbruckiem. K120, jeszcze 2 skocznie i koniec tutaj turnieju czterech skoczni. Publiczność liczy na tego skocznia. Na treningach dobrze spisywał się skoczek. Jest koszulka lidera, proszę państwa. Już jest koszulka lidera. Warunki niesprzyjające niestety. Zobaczmy, jak się spisze Bart. Lider. Znakomicie się wybił. No nie, to było za wczesne wyjście z progu. Aj. W średnim stylu. No, lądowanie słabe. 8 miejsce dopiero. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Przydałoby się tu teraz nadrobić sporo i oddać lepszy skok. Doskonałe wyjście z progu. Troszkę chyba lepiej wyjście z progu, albo i nie. Nie najlepszy telemark. Tylko 117,5 metra i dość słaby telemark, dość proszę słaby państwa, telemark. Oj, 17 pierwsze. Miejsce widzimy, dopiero. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Aha, mi się pomyliło, bo tam były kwalifikacje. Dobra, to teraz skok mała finałowy. Na początku. Kurczę, już myślałem, że skończymy zawody na 17 miejscu. Teraz już lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest dobre lądowanie. 122,5 metra w tych warunkach to jest, myślę, ok. I szóste miejsce w końcowym rezultacie. W turnieju czterech skoczni prowadzę, cały czas prowadzę w turnieju czterech skoczni. Kończyła się umowa ze sponsorem, więc biorę sobie za 3000. Znaczy 3000 mi będzie dawał oczywiście. Zapisuję sobie grę i technikę lądowania, siłę bicia, prędkość najazdu. Teraz sobie pójdę w siłę wybicia. Okej. Zapisz grę.
I ostatnie zawody w tym odcinku i ostatnie z turnieju 4 skoczni. Bischofshofen K125. No, witamy na sprzęt. Ostatnie. Ciekawe jak do skoku przygotowuje się kolejny zawodnik. Dobra, pomijam kwalifikacje. Rozpoczęcia skoku. Przed publiczność. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. Dużo zależy od prędkości najazdu. Okej. Czy wygramy ten turniej 4 skoczni? Mocno o, świetne wyjście z progu, jest dobrze, stabilnie, będzie dobry daleki skok. Proszę Państwa, jeszcze zdołałem wylądować telemarkiem. Świetnie, świetnie. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. I walczymy o złoto w turnieju 4 skoczni. Trzeba oddać dobry skok, dobre odepchnięcie od belki, proszę Państwa. I czy wygramy ten turniej 4 skoczni? Dobre wyjście z progu, jest szybko, stabilnie. Wysokość także dobra i jest telemark. Także proszę Państwa, wygrywamy turniej 4 skoczni. Spójrzmy na replay. Tym skokiem właśnie go wygrywamy, 137,5 metra. Ale jeszcze sobie zaraz to potwierdzimy w klasyfikacji generalnej. Ciekawe ile kasy za to dostanę. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Zwycięzców. Turniej 4 skoczni, pierwsze miejsce, Barty Gry, to jest przed amazing. Przed Państwem końcowa tabela całego turnieju 4 skoczni. Tak jest. Oto nazwiska zwycięzców. Barty Gry. Okej, dobra, lecimy dalej sobie. 5000 dostałem za pierwsze miejsce, w turnieju 4 skoczni aż 15000. Tutaj sobie w technikę lotu idziemy, niedługo będziemy mieli max technikę lotu. Co wy na to, żeby sobie wymaksować zawodnika w tej karierze? Dobra, dalej 100 tysięcy stać nas na najlepszy kombinezon praktycznie, ale... Dobra, stać nas na najlepszy kombinezon praktycznie, ale muszę sobie jeszcze trochę dozbierać tej kasy, żebym miał na treningi, prawda? W kolejnym odcinku co będzie? Zaczniemy sobie od Zakopanego, Oberstdorf będą loty, proszę bardzo, Badmintendorf też loty będą. Dwa razy loty. Także zapraszam do zostawienia subika, jeżeli odcinek Ci się podobał, i łapeczki w górę. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.